Tempowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatrów stonka przedostała się na terytorium Polski. Oto żuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Pisma starosty powiatowego w Lesku kierowanego do wszystkich gmin powiatu. Należy uświadamiać rolników, gdyż wielu z nich nie docenia grożącego niebezpieczeństwa dla upraw ziemniaczanych. Stonka była po prostu to akcja, którą po prostu wyłapywano te owady. Dzisiaj to jest dla nas normalny owad, którego można zwalczyć z liści ziemniaczanych w prosty, normalny, chemiczny sposób. Natomiast dawniej to był po prostu okaz. Według propagandy, która oczywiście istniała 56 lat temu, to znaczy to było to tak mniej więcej powiedziane, że Amerykanie samolotami rzucili na nasze wspaniałe plony, które były tutaj w gospodarce po prostu socjalistycznej i chcieli nam tą gospodarkę zniszczyć. Już nie pamiętam, w których to latach było, bo tu nie mam tak głowy dobre. Wie panie, był okropny nacisk na tę stonkę. Cały powiat sanocki i wójt, gmina Żygłodu strasznie pilnować stonkę, że to było strasznie, że niszczyła ziemniaki. I to chodzili szukać. I to tak było pod karą. Kto się nie zgłosił, to płacił karę za to. Ja chodziłem za mojego ojca, bo ojciec był inwalidą, nie mógł chodzić, ale to były grupy obowiązkowe, że musiał każdy iść i zwalczać tą stonkę. I ojciec nie mógł chodzić, to ja musiałem iść za ojca i z tą grupą chodzić. I trzeba było szukać tej stonki. Był na wiosce, proszę panią, taki posłaniec, co pracował ze sołtysem, wie panie. Na ostatni placunek był gajołem w lesie. I on chodził od domu do domu i zawsze mówił, gada, jutro będzie stonka, proszę koło domu ludowego tutaj przyjść na godzinę 10:00. Idziemy po polach szukać stonki. Były listy robione i te grupy dzielone na działki takie, na polach. Szukanie było takie, że trzeba było dokładnie szukać, bo była stonka przedstawiona, jak ona wyglądała, bo nie było jeszcze takich stonk, żeby to było siedlisko jakieś, tylko dopiero to były początki tego, że były namalowane na jakichś znaczkach takich, jak wygląda ta stonka. Trzeba było mieć butelkę z naftą, kij jakiś, żeby to odchylać tą nacinę tych liści. I szukać. No i jak chodziłem
parę lat za ojca, to tej stonki nie znaleźliśmy. Jeszcze ta stonka nie była taka rozpowszechniona w tych czasach. Z pisma Ministerstwa Rolnictwa 1948. Na obszarze Polski stwierdzono dotychczas 10 ognisk. Tak to wyglądało w tamtych latach, jak ja pamiętam. A później już były takie lata, jak przeszły już te pola, te PGR-y, te inne rzeczy, że już tej stonki było dużo, to już wtedy były inne środki do opryskiwania, takie nawet szkodliwe, jak ten, nie wiem, DDT, czy jak on się tam nazywał, ten proszek taki, na te dmuchawy takie. No i to trzeba było maski zakładać taki i chodzić i pryskać tym, ale to już każdy gospodarz musiał zwalczać tę stonkę, bo to było obowiązkowo. Poszczególne osoby wchodziły co trzeci rząd upraw ziemniaczanych i patrzyły za larwami tej stonki. Jeżeli znalazł taką larwę, zgłaszał to prowadzącemu tą grupę. Prowadzący grupę zaznaczał w ten sposób po prostu dość widoczny. Na dużym kiju biała chorągiewka. Następnie koordynująca tą akcję stonkę kobieta nanosiła to po prostu na swoją tam mapę, czy na swoje po prostu zapisywała, gdzie te ogniska stonki są i następnie to było przez gminę zwalczane po prostu metodą chemiczną. W tych czasach to tak było, że naprawdę był ten posłuch i przed władzą i nikt tam nie myślał o jakichś tam sprawach innych, żeby nie iść na przykład. Nie wyobrażam sobie tego, żeby, no bo może byłem za młody na tamte czasy, żeby to można było określić, ale to, no, nic takiego się nie robiło, żeby nie iść. No, nie było takiego. Nie było takiego nade mną, żeby powiedział, że nie pójdzie, albo co. Każdy szedł z wielką radością, bo się wali, że jak spadnie ta plaga, że nie będzie ziemniaków wcale. I tak by było, wie panie, bo teraz ja widzę. Proszę wziąć to pod uwagę, że to były lata jeszcze stalinowskie, wbrew pozorom w Polsce. Po śmierci Stalina w 1953 roku stalinizm jakby narastał. Aż do śmierci prezydenta Bieruta. Ale polowanie na amerykańskiego żuka Colorado to nie tylko socjalistyczna walka polskiego ziemniaka. Panu Kazimierzowi stonka przyniosła miłość. Jego żoną została gminna urzędniczka, która kontrolowała, by mieszkańcy wsi dopełniali obowiązku polowania na tego żarłocznego owada. I tak podpatrywał, tak było w takim wieku jak pani młoda. I później tak wyszło, że już była stonka stała. Nie mieli, myślę, że była fajna dziewczątka, myślę, może tam podarwał to czasem.